To jest ekonomia w jednej lekcji. Teoria gier uczy, jak przetrwać w warunkach konkurencji, gdzie wiadomo, stanowią ją i gorsi, ale i lepsi od nas. Bo jak śpiewał Kazik Staszewski... Nie da ukryć się, że są tacy, którym jest lepiej. Jak zdobyć pracę według teorii gier? Gra pułkownika Blood to gra wojenna. Gra o sumie zerowej. To znaczy można grę albo wygrać, albo przegrać. Nie ma rozwiązań pośrednich, negocjacji, współdziałania. Po prostu, jeżeli jedna strona wygrywa, druga przegrywa. Jeżeli druga wygrywa, pierwsza przegrywa. Tak jak w przypadku poszukiwania pracy. Lepszej pracy. Czy jeszcze lepszej pracy. Trzymajmy się może tej najbardziej optymistycznej wersji poszukiwania jeszcze lepszej pracy. Jesteśmy porównywani z innymi kandydatami pod względem sił, atutów, m.in. takich jak wykształcenie, doświadczenie, umiejętności czy predyspozycje, motywacje, nastawienie. Wygrywamy posadę albo przegrywamy ją. W grze Blood to chodzi o to, żeby rozlokować swoje wojska na danej liczbie pól walk, aby na większej liczbie tych pól niż przeciwnik mieć większą liczbę żołnierzy. Przykładowo, jeżeli mamy po 100 żołnierzy na trzech frontach walk, to możemy ich rozlokować na przykład w miarę równomiernie 34, 33, 33 lub postawić na dwa z trzech frontów, a z jednego zrezygnować i rozlokować siły 55, 45, 0 albo 50, 45, 5 na przykład. I dzięki temu wygrać, ponieważ zwyciężamy na większości, bo na dwóch z trzech frontów. Może warto w CV skupić się na wybranych, na przykład dwóch obszarach, tam szczególnie zaprezentować swoje silne strony. Ale gdy mamy mniej sił, mniej atutów, to taka strategia skupienia uwagi na mniejszej liczbie atutów naszych mocnych stron, nawet mocniejszych niż u konkurencji, tak jak tu w przypadku jednego frontu, powiedzmy, że mamy 55 atutów w porównaniu do 50 konkurencji, no i tak to nie wystarczy, bo na dwóch frontach przegrywamy. Czyli taka strategia może być niewystarczająca, żeby wygrać. Ale z gry Blotto wynika, że można mieć mniej wojsk na rynku pracy, powiedzmy trafniej zamiast wojsk atutów, czyli w przypadku postępowania rekrutacyjnego mniej silnych stron niż konkurencja, a wygrać grę rekrutację. Ważne, żeby mieć nową strategię, bo jak mawiał Einstein, nie można działać tak samo i jednocześnie oczekiwać innych rezultatów. Przez wykreowanie dodatkowych frontów. Dzięki temu możemy wygrać, mimo mniejszej liczby wojsk, sił czy atutów mocnych stron. Proszę zauważyć, tutaj przy 5 frontach wygrywamy na 3 z nich, na większości. Mimo że mamy 100 atutów w porównaniu do konkurencji, która ma 150. W wyniku takiej strategii, takiego rozlokowania sił, wygrywamy na większości frontów. Zatem przez wykreowanie dodatkowych frontów, dzięki temu możemy wygrać mimo mniejszej liczby wojsk, sił czy atutów mocnych stron. Oczywiście często czy zwykle fronty czy obszary rywalizacji wyznacza pracodawca, no i generalnie rywalizujemy dobrze, sprzedając swoje atuty, mocne strony w ramach wyznaczonych przez pracodawcę obszarów rywalizacji. Na przykład poziom wykształcenia, ilość rodzaj doświadczenia zawodowego, oczekiwane wynagrodzenie. Zatem jeśli fronty wyznaczają pracodawcy, to naszym zadaniem jest najlepsze rozlokowanie sił, prezentacja, oczywiście zgodnie z prawdą swoich możliwości, doświadczenia, oczekiwań. Ale możemy też właśnie wyznaczyć dodatkowe fronty, na przykład odpowiedzieć na dodatkowe atuty wskazane w ogłoszeniu. Często jednak taka odpowiedź wymaga czasu przygotowania, uzyskania nowych umiejętności. Dodatkowym wykreowanym frontem może być nasze oryginalne, a jeszcze lepiej zgodne z zainteresowaniami prezesa, hobby.
ale prawdziwe musi być i oczywiście nie takie, które będzie sprawiało wrażenie, że na pracę nie będziemy mieli szczególnie dużo energii, zaangażowania, czasu do poświęcenia. Znajomy dostał wysoce płatną, dobrą pracę w firmie niemieckiej dzięki rozmowie o Bundeslidze, którą się interesował. Znał przy tym język. Prezes Niemiec, kibic i sponsor Ligi Niemieckiej był zachwycony. Generalnie pamiętajmy, że zawsze w czymś jesteśmy lepsi lub gorsi. Gra w lotto uczy, że można nie mieć tyle zasobów co konkurent, a wygrać po pierwsze przez położenie szczególnego nacisku na szczególnie interesujące pracodawcę zagadnienia, po drugie przez wykreowanie dodatkowych frontów, atutów. Łatwiej wygrać, gdy wykreujemy więcej frontów. Po trzecie, szczęście. Jak Napoleon wybierał swoich oficerów, to pytał nie tyle o pochodzenie, doświadczenie, osiągnięcia, lecz właśnie o to, czy ma się szczęście. W przypadku rekrutacji chodzi oczywiście o pewne pozytywne, otwarte i odważne nastawienie do nowych zadań. To optymistyczne nastawienie ma swoje uzasadnienie w grze Blotto. Otóż nasza pozycja, atrakcyjność dla pracodawcy i patrząc dalej zwycięstwo nie musi być stałą, może być przechodnie. Zatem możemy przegrać z kimś, kto przegrał z kim innym, a z tym innym możemy wygrać. Jak w paradoksie Condorcet'a właśnie. Czy w grze papier, kamień, nożyce. Zachęcam przy okazji do obejrzenia pozostałych filmów o teorii gier, w tym części trzeciej Jak wygrać wybory, gdzie przedstawiam paradoks Condorcet'a. Zatem możemy przegrać z kimś, kto przegrał z kimś innym, a z tym innym możemy wygrać. Jeśli B przegrywa z A i C przegrywa z B, to nie znaczy, że przegrywa z A. Tak jak właśnie też w grze papier, kamień, nożyce. Można to też, myślę, zinterpretować tak, że czasem potrzebna jest może ucieczka do przodu. Wybranie trudniejszej drogi. Jeśli nie radzimy sobie ze średniakami, bo ich jest najwięcej, a ta konkurencja nas przytłacza, to może warto mierzyć nie niżej, a wyżej, gdzie jest trudniej, ale i konkurencja mniejsza. To też jest sytuacja wykreowania nowych, dodatkowych poprzeczek, frontów, atutów. O skuteczności, tak powiedzmy, ucieczki do przodu, wyżej może świadczyć obserwacja botaniczna. Obserwacja rośliny, która radzi sobie w trudnych warunkach, bo w umiarkowanych przegrywa z innymi gatunkami. To jest dąb gambel. Dąb gambel jest małym drzewem liściastym, które rośnie wysoko na około 2000 metrów nad poziomem morza, na pograniczu USA i Meksyku. Porasta na zboczach o cienkiej i kamienistej glebie, gdzie inne gatunki roślin nie chwalą sobie takich warunków i rzadko występują. Dąb gambel mógłby oczywiście też przetrwać niżej, na rzeźniejszych glebach, ale tam napotyka większą konkurencję w dostępie do zasobów ze strony tych innych licznych roślin. Dąb gambel wykreował więc dodatkowe niszowe fronty, niedostępne dla innych, przystosował się więc do trudniejszych warunków. Zatem generalnie prosta gra Blotto, która nie daje stabilnego rozwiązania, motywuje do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Wbrew sile konkurencji, nawet słabsi możemy wygrać, w szczególności gdy mamy pomysły, niszowe umiejętności i wykreujemy front lub fronty, mocne strony, zaskakujące dla konkurencyjnych kandydatów, konkurencyjnych CV. Trzeba tu jeszcze podkreślić, co już jakoś wybrzmiało, że nie wykreujemy nowych frontów, nowych atutów, jeśli się nie przygotujemy, nie pozyskamy nowych umiejętności, wykształcenia, praktyki. Jak mawiał Einstein, powtórzmy, nie można działać tak samo i oczekiwać innych rezultatów. Pomóżmy sobie. Nie wystarczy oprzeć się tylko na myśli o przechodnim, niestałym rozwiązaniu, na które wskazuje gra papier, kamień, nożyce czy paradoks Condorcet'a. Poświęćmy kilkanaście miesięcy na nową strategię. Jeśli stara się nie sprawdza, opanujmy nową umiejętność, język obcy itd. A najważniejsze jest zawsze to, co najbliższe, to, co mamy przed oczami, ogłoszenie. Trzeba się przygotować, poznać stanowisko i firmę. Zatem do dzieła. Sprawdźcie, jak takie podejście z uzasadnionym logicznie optymizmem, ale i strategiczne, wymagające przemyślenia i przygotowań, działa przy poszukiwaniu pracy. Lepszej pracy. Jeszcze lepszej pracy. Podzielcie się w komentarzach z waszymi doświadczeniami w tej bliskiej przecież prawie wszystkim kwestii. Sam dam znać za jakiś czas, kilkanaście miesięcy może. Zapraszam też do subskrypcji kanału. Dziękuję.